tego programu, z tej niezwykłej podróży przez świat, przez krańce świata, wyrosła cudowna inicjatywa, Fundacja Unaweza. Unaweza jest słowem pochodzącym ze Swahili i w dokładnym tłumaczeniu oznacza you can, możesz. Ja mogę, ty możesz, wszyscy możemy, a teraz możemy też razem, ponieważ Fundacja Unaweza pomaga i wspiera kobiety. Na razie te, które poznałam na krańcach świata, bo znam je najlepiej, bo wiem, jak im pomóc i mogę też przed Wami, drodzy widzowie, zaręczyć, że każda złotówka zostanie dobrze wydana. Więc rozpoczynamy nasze projekty. Meksyk, Rumunia, całkiem blisko, a jednak tam zrealizowaliśmy niesamowity temat. Kilka lat temu o handlu nieletnimi, głównie na potrzeby rynku usług seksualnych. I po prostu czułam, że muszę do tego tematu wrócić i nie mogę go tak po prostu zostawić. No i kolejne projekty w przygotowaniu. Oczywiście projekt w Tanzanii, czyli w moim drugim domu. Wsparcie dla mojej adoptowanej córki Kabuli, ale też dla innych dzieciaków, które są chore na albinizm i które potrzebują być bezpieczne i które potrzebują edukacji. I tym będziemy zajmować się w Tanzanii. Także Fundacja Unaweza rozpoczęła właśnie swoje działania. Oficjalnie projekty startują 28 września, dokładnie w moje 45. urodziny. Taki sobie prezent zrobiłam urodzinowy. Ruszamy z wielką radością. Mam wrażenie, że to jest dokładnie to, co chciałam robić przez całe życie. Tylko wcześniej nie wiedziałam, że wszystkie drogi zmierzały właśnie w tym kierunku. Żeby realizować program Kobieta na krańcu świata i pokazywać, jak wygląda życie innych kobiet, żeby inspirować kobiety, które oglądają ten program, bo oglądają, prawda? Wierzę w to. I żeby dodawać innym kobietom skrzydeł i realnie zmieniać ich życie. Każdej osoby kolejnej, którą znam i wiem, że wspaniale wykorzysta ten potencjał.